Nigdy w historii ostatnich 30 lat nie było tak upolitycznionego rządowego finansowego rozdania jak Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Gmina Świeżawa o najniższych dochodach na mieszkańca zero. Bez żadnych kryteriów, wyłącznie w podziale partyjnym, dokonaliście tego, co jest elementem braku solidarności. PiS chce po prostu dawać te pieniądze wyłącznie tym, którzy jedzą im z ręki. Pieniądze zostały rozdzielone nie według kryteriów czy algorytmu, tylko według klucza politycznego. Chciał ukarać samorządowców nieposłusznych, jednak ukarał mieszkańców tych samorządów. Skąd umiłowanie pana premiera do zer dla Polek i Polaków zamieszkujących w polskich wsiach, miastach i miasteczek? Tego nie wiemy. Miał pomóc wszystkim gminom w Polsce w przyspieszeniu rozwoju. Premier w ogóle nie ma żadnej wiedzy, co to są palące problemy i na co te publiczne pieniądze powinny pójść. Mateusz Morawiecki jest twarzą największego politycznego oszustwa w historii 30 lat polskiej samorządności. Bez kryteriów, bez merytoryki, bez oceny wniosków, program sami swoi. PiS nie lubi, wychodzi na to również mieszkańców Mazowsza, bo ich również postanowił pominąć w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te pieniądze tym obywatelom, którzy tam mieszkają, się po prostu należały. PiS-owi bardzo się mylą pieniądze publiczne z ich własnymi pieniędzmi. Oni nie dzielą pieniędzy, które sami zarobili. To miało dotyczyć całej Polski. Niestety PiS postanowił podzielić Polaków na lepszych i gorszych. To program Zero Plus dla niezależnych samorządów. Jedynym kryterium jest legitymacja PiS-u w kieszeni działaczy samorządowych. Weźcie się do roboty, a nie mówicie, że nie macie czasu na uzasadnienie wniosków. Chorzów i Mielin i powiat bieruńsko-lędziński to okręg wyborczy Mateusza Morawieckiego. I zdradził swoich wyborców. Skrzywdził PiS mieszkańcom, bo to oni nie będą mieć lepszych obiektów oświatowych, dróg, połączeń kolejowych. Jak PiS mówi, że coś jest narodowe, to znaczy, że naród płaci, a rząd rozdaje. Liczę na to, że Prawo i Sprawiedliwość się opamięta i weźmie pod uwagę to, że skrzywdziło mieszkańców ponad połowy gmin województwa świętokrzyskiego. Morawiecki szumnie zapowiadał, że skończy się podział Polski na Polskę A i Polskę B. Ale zapomniał dodać, że zacznie się podział Polski na Polskę PiS i całą resztę. To nie jest fundusz wyborców, funkcjonariuszy PiS-u, a tak został niestety potraktowany. Zatarcie granicy między rządzącą partią a państwem. I to jest dokładnie to, co opisuje Polskę pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Zaczęliście dzielić samorządy na te, które dostaną pomoc rządowego funduszu, tylko dlatego, że tak głosowały, jak chciał prezes, na te, które nie dostaną, bo źle głosowały.